Cześć, witam wszystkich serdecznie. Mam dla Was dobrą wiadomość. Od 12 do 14 maja będziemy mogli jeszcze raz przetestować sobie Diablo 4. Zastanawiałem się, czy jeszcze w tym okresie między dwoma weekendami bety a samą premierą 6 czerwca, a dla tych osób, które dokonały wcześniejszego zakupu 2 czerwca, będziemy mogli jeszcze wypróbować grę. Tym bardziej, że już dostaliśmy jeden artykuł związany z przemyśleniami i zmianami po beta testach. Zaraz sobie powiemy troszeczkę na ten temat, króciutko. I tak się zastanawiałem, czy jeszcze nie będą chcieli twórcy gry przetestować grę, obciążyć ją bardzo, bardzo mocno i taki jest cel właśnie tych beta testów. I przy okazji zobaczyć, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, czy dadzą odpowiedni efekt, czy wszyscy będą zadowoleni. I tak się stało, więc od 12 maja od godziny 21 do 14 maja do godziny 21 czasu polskiego na komputerach PC, na wszystkich konsolach, na których będzie dostępne ta gra, będzie można wypróbować Diablo, obciążyć. Co dalej? Będziemy mieli, tak jak w poprzednich beta testach, dostęp do prologu i do aktu pierwszego, więc praktycznie ten sam obszar, który był, będziemy mogli wbić poziom 20. Jest troszeczkę mniej niż ostatnio. No i oprócz tego, to co ostatnio w ostatnich beta testach osiągnęliśmy, to już będzie skasowane, a ten progres, który zrobimy teraz, też piszą, że on się nie będzie przenosił na grę po premierze. I co jest ważne, częstotliwość wypadania legendarnych przymiotów zostanie zmieniona i będzie taka sama jak w Diablo 4 po premierze, więc to co teraz już będzie w tych beta testach, to będzie już realne wypadanie legend. Więc zobaczymy, czy to będzie odpowiednia ilość, czy będzie ich mało, czy ich będzie dużo. Zobaczymy, będziemy mieli na to 2 doby. Ok. Co jeszcze? Oczywiście będziemy mogli zabić Aszawę, za co będziemy mieli dodatkowe bonusy. Aszawa pojawi się 13 maja o godzinie 18 czasu polskiego, później co 3 godziny, aż do ostatniego starcia 14 maja o godzinie 18 czasu polskiego, więc praktycznie co 3 godziny będziemy mogli ją złupić. Oprócz tego, jak zabijemy Aszawę, to dostaniemy tego konisia. Niestety jest na, że tak powiem, bardzo, bardzo ciemnym tle, więc słabo go widać, ale dostajemy konia. No i oprócz tego dostajemy wszystkie te gadżety, odznaczenia, wilczka, to co mogliśmy dostać już w beta testach, które były, tak? Ok, jak uruchomić na poszczególnych platformach, to sobie możecie przeczytać. Ogólnie w filmie będziecie mieli wszystko podlinkowane. No i tutaj oczywiście jest ostatni livestream, tak? Zachęcam do obejrzenia na spokojnie. No i co? Tutaj mamy przemyślenia po ostatnich beta testach. Dokonano dość sporo zmian. Nie będę wszystkiego czytał, podlinkuję Wam, będziecie mogli sobie zobaczyć, ale takie najważniejsze rzeczy, które się nie podobały graczom, oczywiście to jest w pigułce tutaj opisane, bo tych zmian pewnie było bardzo, bardzo dużo, są tutaj ujęte. Co ważne jeszcze, w tym nagraniu zachęcam do obejrzenia, tutaj jest troszeczkę pokazane więcej, jak będzie wyglądał sam system paragonów, to jest to, w momencie kiedy wbijemy poziom 50 w górę, będziemy mieli dostęp do paragonów i te paragony dodatkowo jeszcze będą pozwalały nam na rozwijanie buildów. To jest to, co mówiłem Wam wcześniej, że to jeszcze oprócz tego, że będziemy mieli przedmioty legendarne, gdzie będziemy mieli legendarne umiejętności, plus do tego będziemy mieli paragony, tak? Więc te paragony nie tylko będą nam dawały inteligencję, siłę i tak dalej, ale jeszcze oprócz tego będą nam na przykład dawały regenerację many albo, nie wiem, szybkość poruszania się, no, przeróżne rzeczy. Zobaczcie, to nagranie jest bardzo ciekawe. Dobra, co jeszcze?
Ogólnie zmiany w klasach barbarzyńca, druid, nekromanta, łotr, czarodziejka. Nie będę wszystkiego czytał. Zmniejszono obrażenia sterylnych błyskawic. To wszyscy myśleli, że do tego dojdzie. Ale i tak jest mocne. Zmiany w interfejsie. To nie wiem, co to jest. Bezszyfrowy krój liter zastosowanych w grze został zastąpiony nowym krojem szyfrowym. Nie wiem, zobaczymy. Starcia. Rzeźnik został ponownie oceniony pod kątem trudności, bla, bla, bla. Przeczytajcie sobie piwnice, ustawienia rozgrywki. No i dobra. Tyle. Ten stream już jest dostępny. Możecie sobie go zobaczyć. No i przy okazji będzie można przetestować. Ja jeszcze sobie zmodernizowałem ostatnio, jakiś czas temu, już po beta testach, zmodernizowałem sobie swój komputer gamingowy, więc też będę mógł sobie przetestować, jak będzie to wszystko chodziło. Myślę, że też jakieś tam zmiany też będą wprowadzać. Miejmy nadzieję, że te serwery nie będą tak lagować. Znaczy, to jest to, co ja zawsze mówiłem, że gra nie laguje moim zdaniem, tylko serwery lagują w czasie przejść między jedną miejscówką a drugą. Więc mam nadzieję, że to już będzie w jakiś tam sposób załatwione i zobaczymy. Będziemy próbować. Moim celem jest to, żeby w 2K, to znaczy 2560x1440, to jest taka rozdzielczość, w której ja gram i w której nagrywam i w której streamuję, żebym mógł przedstawić Wam Diablo 4 w jak najładniejszej oprawie graficznej, więc postaram się, tak już mam skonfigurowany komputer, że będę mógł już grać na detalach ultra, więc na najmocniejszych ustawieniach zobaczymy, czy ta konfiguracja, którą mam, a powinno wystarczyć, będzie działała. No i oczywiście będę chciał, żeby to działało w 120 klatkach, nawet nie w 60. Dobra, słuchajcie, to chyba by było tyle. Bardzo się cieszę. Będziemy mieli na co czekać, a potem już praktycznie 2 tygodnie będziemy mieli Diablo 4 i wielką ucztę dla wszystkich diablomaniaków. To co, piękne dzięki, zapraszam na streamy i do zobaczenia. Zalajkujcie, zostawcie suba. Pa, pa. Na razie. Hejka.